Dzisiaj widzimy się po raz kolejny na Flash Fashion Night. No chyba małżeństwo ci służy, jak tak sobie popatrzyłem. No wiesz, właśnie powiedziałam, że wykorzystuję moment, kiedy jestem szczupła, bo jak przytyję, to już się w tamkie okieckie nigdy nie wcisnę. Ty tej przytyję? Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest możliwe. Dlaczego miałabyś przytyć? Stresy? No nie wiem, wiesz, to nigdy nie wiadomo, po 35 roku życia to różnie, wiesz. No dobra. Dzisiaj wszyscy mówią o cekinach, pięknych kreacjach, której tobie też nie brakuje, ale muszę od tej ręki nieszczęsnej zacząć, no bo takie kontuzje nie są przyjemne. Czy ty, przygotowując się do koncertu, bierzesz pod uwagę, że to się może wydarzyć, czy jakby liczysz, że nie ma w ogóle na to miejsca, bo wszyscy mają być profesjonalni tak jak ty? No właśnie to mnie zgubiło kilkukrotnie, bo raczej ufam moim pracownikom, ale no jak ma się miękkie serce, to trzeba mieć twardy tyłek i to dosłownie, ponieważ często na niego spadam. W ciągu 20 lat koncertowania kilkukrotnie mi się zdarzyło spaść. Kilka razy widziałem. No, ale... No może jestem jakoś taka zbyt za mało surowa w stosunku do niektórych ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, żebym czuła się bezpiecznie na scenie. Może powinnam jakoś bardziej egzekwować to. A jakie są rokowania co do ręki i co się właściwie stało? A nie, no to jakie tam rokowania? No, mam stłuczoną siniaka, mam wielkiego. Wygląda tak, że tylko zmienia kolor każdego dnia. Tak, będzie wszystko dobrze. No w niedzielę gramy koncert, więc wszystko będzie okej. Okay. Zapadnia i fajerwerki będą znowu. Tak, oczywiście. Nie, na pewno nie zmienię mojego show. Trzymamy kciuki. Rok temu dokładnie, jak zaczynałem pracę w Vivie, to zapytałem cię o plany filmowe. I wtedy powiedziałaś, że na horyzoncie są dwa. Film o dziewczynach z Dubaju i pewna komedia z jakimś fantastycznym reżyserem. Na jakim etapie są prace co do tych dwóch filmów dzisiaj? Na bardzo dobrym etapie. We wrześniu będzie konferencja jednego z nich. Więc pewnie. A jeszcze cisza, to taka będzie wielka niespodzianka. Tak. A to jest tak, że przez ten rok, nie wiem, może straciłaś zapał do bycia producentką, do robienia tych kulis filmowych, czy wręcz odwrotnie? Bo wiesz, że pewne jakby, no nie wiem, biznesy, kuluary, my widzimy tylko ten świetny efekt, a być może ty będąc tutaj od środka masz takie dni, że po co ja w to w ogóle weszłam? Nie jest to na tym etapie jakieś fascynujące dla mnie jako artystki, dlatego nie za bardzo się w to angażuję, ponieważ tak naprawdę no, moja praca i moja rola się dopiero zacznie, jak wejdziemy na plan na etapie castingów, promocji i już składania całego dzieła. A teraz tak naprawdę to są takie biznesowe rzeczy, którymi zajmuje się mój mąż, o których ja kompletnie nie mam głowy, bo jestem artystką.